Dzień dobry, nazywam się Wojtek Solarz. Chciałem serdecznie Państwa zaprosić do Teatru Kamienica na spektakl Dzień Świra. Polak mały, mały, zawistny i podły. Każdy, myślę, utożsamia się z przynajmniej połową tych sytuacji rodzinnych, klatkowych, z sąsiadami, z panem, który tnie trawnik akurat o 7 rano w niedzielę, z robolami, którzy po prostu przeszkadzają, z neurozami, z powtórzeniami, z natręctwami. No to jest taki syzyfowy kamień, który każdy w jakimś stopniu musi codziennie pchać, żeby iść do przodu. Mamy świadomość, że na pewno będą jakieś porównania tego spektaklu z filmem, na ile on jest wierny, na ile dotrzymuje tempa naprawdę genialnemu filmowi Marka Koterskiego. Myśmy się starali się z nim nie ścigać, tylko podejść z szacunkiem do pierwowzoru, do tego, co chciał pan Marek w tym librecie przekazać. Pierwotnie muzyka została napisana dla śpiewaków operowych i no, my śpiewakami operowymi nie jesteśmy, więc dla nas to było też takie... No, musieliśmy się w tym materiale odnaleźć. Traktowaliśmy ten film jako wzór, instrukcję obsługi tego materiału. Ale staraliśmy się to pokazać na nowo, nie wywracając tej interpretacji, ale tak, żeby to było nasze. Poczynione zostały różne zmiany kosmetyczne, przeobrażenia, tak, żeby to też trochę pod nas dopasować i myślę pod ogólny wydźwięk całego spektaklu. Trudno mi jest grać kobiety piękne. To jest w ogóle ładne, zgrabne, prawda, szczupłe. Jest bardzo ciężko grać, a kobieta życia jest taka. Kobieta życia właśnie jest taka, że jest cudowna, śliczna, ponętna, mądra. Ona jest najlepsza na świecie, bo ona jest kobietą życia. Zapraszamy!